Staram się wynajdować perełki motoryzacyjne gdzieś na terenie całej Polski. Auta, które są wyjątkowe, są oryginalne, z małymi przebiegami. Witam, Daniel. Dzień dobry. Oto to auto. BMW 220i Cabrio to auto z 2014 roku. Pod maską zainstalowano silnik o pojemności 2 litrów i mocy 184 koni. Do tej pory kabriolet pokonał 33 tysiące kilometrów. No ładny, 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 nie powiem. Szukałem takiego auta. O, to fakt, ciężko na rynku znaleźć takiego. I szczególnie ten egzemplarz. Urzekła mnie w tym aucie historia jego, bo jest naprawdę bardzo przyzwoita, jeżeli chodzi o przebieg, jeżeli chodzi o zakup z salonu polskiego, to takich aut praktycznie nie ma. Wszystkie najczęściej są sprowadzane. Może przejdźmy na ty, bo będzie nam trochę łatwiej się rozmawiało. Daniel, raz jeszcze. Robert, powiedz mi, jeżeli chodzi o ślady zużycia wewnątrz auta, coś myślę, że znajdziemy? Takie jak standardowo przy kobiecie, a więc lekkie obtarcia na progach, które na pewno widać. Od obcasów? Również. Rozumiem. A resztę myślę, że jest w stanie idealnym. Jeżeli mówisz, że kobieta jeździła samochodem, widzę po felgach, że raczej są dość mocno zniszczone, przynajmniej te przednie. Myślę, że takie standardowe zużycia, no to jest dość popularne zjawisko, a więc krawężniki są dla kobiet. Auto jest z 2014 roku, czyli opony są chyba od nowości, bo na widzę data to. Jest na... Tylnie również nie są zużyte, raczej nie było z nim... Ale 5-6 lat użytkowania tych opon kwalifikuje je raczej już do wymiany, tak mi się wydaje. Jeżeli byłaby taka możliwość, chciałbym, żebyś otworzył dach. Zobaczymy, jak ten samochód się prezentuje. Chyba, że ja sam to osobiście uczynię. Okej, proszę, i co tu? Działa? Działa. Jak w szwajcarskim zegarku. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Myślę, że poprawnie. Nie jak? No jest nieźle. Przede wszystkim ten samochód jest bardzo fajnie skonfigurowany. To mnie przekonało, bo jest w kolorze białej perły, fajnie wyposażony, ma jasne wnętrze. Jest pakiet M, który dodaje mu takiego sportowego charakteru. Same plusy, jeżeli chodzi o wygląd tego auta.